A Ela? Czemu ona stoi? Ej, on uciekł! On, ja nie wiem co ona... Bo ja kliknąłem, żeby ona tu zapaliła to. Maciek! Dobra. No dobra, nie siada. Już dobra, siada. Ale Przemek. No ten Polas gdzieś. No to dawaj go tu. On normalnie zwiał. I dawaj na ten, na krzesełko, niech usiądzie on obok. Tak? Co to on jest? Co to pieprz, to normalny jesteś? A gdzie dzielka znowu? Nie wierzę. Ona się przesiada teraz. O! Volkswagen został pobrany. Kauna! Ej, co pozdrawiamy serdecznie. Ten człowiek? Kliknij nim, a na stolik, gdzie Ela siedzi, co on robi? Po prostu? Zrobimy 100 dzieci. O Jezus. Co? Czyli nie chcesz ze mną nagrywać? Ty daj tej, ty, słuchaj, ty daj tej kobiecie odpocząć, przecież jej pisz, wiesz co się potem stanie? No jak ale Matylda nam urodzi? Zaraz urośnie, słuchaj, w kolejnym odcinku. Myślałem, że powiesz, że umrze. I ona już będzie samodzielna dziewczyna, będzie chodziła do szkoły, sama się ogarnie. No to to jest najlepszy moment, Maciek. Nie może być dużej różnicy wieku między dziećmi. No dobrze. No. No. Tak, tylko... Widzicie, jak mnie słucha? Pamiętajcie, że to ja steruję. To nic. O, to nic, kiedy płyną łzy. Ale co, jak masz sterować? A, w końcu się nauczyliśmy, teraz wszyscy mnie słuchają. My potrzebujemy nowego domu, kochani. Mówiłam, że tu nie mam miejsca. Pchał jak Wojtek po prostu na siłę wszystko. Z altem to złap. Przesuń trochę do tego. Złap altem. Trzymaj alta i trochę... O, no, tak jakby się dało... O, dobra. Potrzebujemy nowego domu. I teraz, jeżeli ktoś ma ochotę zrobić dom dla rodziny ptak, to napiszcie hashtag dom dla ptaków. Ja to teraz wymyślę. Maciek nic za tym nie... Jezus Maria! Ale dobrze. Poczekaj, jeszcze raz kliknij. Na tą strzałeczkę, tak? Kliknij. Klikasz? No klikam. Ej, nie, to jest z dziećmi, to przecież to jest niemożliwe. Klikasz? Czy się bałaś z dziećmi w restauracji? Tule, ja myślę, że po prostu granitowe kaskady są jeszcze niedostosowane do potrzeb najmłodszych. Ale czekaj, mi się też byłam. W to wejdzie... Byłam, Tula? Na pewno klikasz? No. To wejdzie, w najnowszej aktualizacji, moja droga. Nie, coś mi tu nie gra. Dobrze, oni idą na romantyczną kolację. No to niech idą oni. Trudno. No, ale przecież ja byłam. Pewnym akcentem zakończymy na dzisiaj tak, odcinek. Myślę, że to jest bardzo dobry państwo pomysł. Ptakowie wrócili do, państwo ptakowie wrócili do domu, Elka jest znowu w ciąży, tak. Martynka podrośnie, tak słuchajcie, no myślę, że będzie się działo w tej serii jeszcze. Szczególnie jak będę klikał wszędzie. Wyglądała. Tak, no, będzie ładna na pewno, zobaczysz. Oczywiście, że tak, po Eli. No. Tamten w basenie, jedzie. No dobra, moi drodzy, myślę, że to by było na dzisiaj na tyle. Była oczywiście ze mną dzisiaj, Gosia. Tak, była. Tula, Gosia. Tak. Byłem też ja. No i co? I słyszymy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa! Widzisz, jakie to było te? Pięknie. Dobra. No trochę najmniejszy, no. Nie. No te, co masz, kliknij. Na przykład, te? Czy były tam. Te, nie. No. Dobra, i teraz będziemy... To są za duże. No dobra, ale będziemy je poprawiać. Dawaj. No. Czekaj, ja sobie... O Jezu. Dobra, te. Tak? Przybliż go teraz. Mm-hmm. No i teraz zwęź mu troszeczkę. Mam takie serduszko ładne. No nie? Z tej górnej takie... wargi. Czekaj, patrz. Nie! No nie, no... A Piotrek, no i teraz wszystko popsułeś. No już cofam, proszę. Nie, wiesz co, jednak to będą za duże. No. Nie wiem, czy ty to zrobisz. Nie, będzie ciężko. No to nie, to daj... Nie, ten więc nie. Więc wiecie. Ale na początek o. Takie podstawy, wiecie, rzęsy, oczy i tak a dalej. A ten? Nie. No ale dobra, będziemy go trochę zmieniać, to zostaw. Czekaj. W sumie. O nie. Teraz nie znajdziemy się tego nowego. O, patrz tego. Boże, jakiego ma wąsa paskudnego. Nie, dobra, nie. Nie. Czekaj, o Jezus. My tu nie znajdziemy. Jaki pędzel. Ej, wiesz, że był taki podobny do ciebie. Ja chciałabym jak... minę zobaczyć. Jak wiecie, nie... Bo ja jak generalnie nie... Piotrusia bardzo lubię, ale ja bardzo lubię się z nim przekamaszać. Para, no, no wiadomo. Hallo? On nam zaraz będzie problem z ukradł na powieść. Idź mi stąd. Nie możesz usiąść na kanapie, człowiek?
No bo my tu sałatkujemy. No. No co ty obrzydlistwo. Come on. Nie wygląda apetycznie. Nie powiem. Dobra, tutaj nasze panie rozmawiają. Powiem wam, że sam czasami tak miewam. Mhm. Dobra, czy ty możesz to jeść szybciej? Padnie nam zaraz ze zmęczenia i będzie lipa. Ale nie zostawiaj mi tego tutaj. Gdzie on to... No to jest hit. No błagam, no miska na szafce i to jest tak wysoko. To już na blacie mógł zostawić. Dobra. Okej. Okay. Umyte? Ja w tego człowieka nie wierzę. No nie zdara, no nie zdara. Dobra, śpi. Dobra. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam podobał. Nie zapomnijcie o łapce. Pokaż tyłek. O! Tyłek trzeba zwiększyć, żeby... Jak mój. Płaskodupie. I zmniejsz mu trochę stopy, bo zawsze są bardzo duże stopy. Dobra, też jak moje. Bokiem. No. Dobra, takie. Okay. A nie, za małe, no co ty mu zrobiłeś, babskie stópki? Nie przesadzaj też tak. Takie 40. No, ale... Jak dobra. On ciągnie, to jest masakra. Może trochę go węższego zrób. To, takie trójkąty są najlepsze. Nie tu! Nie. Piotrek! No węższy miał. Po fajne strzałce, w tej chwili. Dlaczego ty jesteś gorszy niż Maciek? Od razu poprzeciągaj, ja tylko dobrze, węższy. Proponuję. Dobra, takie. Okay. A nie, za małe, no co ty mu zrobiłeś, babskie stópki? Nie przesadzaj też tak. Takie 40. No, ale... Że jak dobra. On ciągnie, to jest masakra. Może trochę go węższego zrób. Takie trójkąty są najlepsze. Nie tu! Nie. Piotrek! No węższy miał. To fajne strzałce, w tej chwili. Dlaczego ty jesteś gorszy niż Maciek? Od razu poprzeciągaj, ja tylko dobrze, węższy. Proponuję. Trochę tu? Talie! To są biodra! Co fajne strzałce! Nie wierzę w niego. Talie! Nie wiesz, że jest talie? Tu! Stępek. No właśnie. Węższy proszę. Jeszcze? No troszkę. Dobra, ale... Hej wszystkim, z tej strony Andzec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rodziny Ptaków, czyli The Sims 4 Nowe Życie. Jest ze mną oczywiście Tula. Tak, jest. A Przemek oczywiście musiał przestać medytować, kiedy my zaczęliśmy nagrywanie. Tak. Bo inaczej być nie może. Słuchajcie, jesteśmy w posiadłości tej jeszcze, chciałem powiedzieć barbarzycy. W posiadłości pustelnicy. Ale patrzcie, ona to ostatnio klęczała i jej nie ma. O, czekaj się. O, jest. Czekaj, co ona jest? Karolajna! Pani Karolajna! Co ty śpiewasz w ogóle? Ja nie wiem. Znowu piszczałka ci się włączyła. No. I zobacz tutaj jakieś kible na dole, bo tamten ewidentnie przynosi nam pecha. A ten też nam przyniósł pecha, nie ma innego. Ale ten nam za pierwszym razem przyniósł pecha. Tak? Dobra, jeszcze rób. Raz. O, teraz się uda, bo ona jest szczęśliwa, zobaczysz. Myślisz? Mhm. Widzisz! No! Brawo! To wracamy do domu, do naszych dzieci. Tylko jeżeli urodzą się bliźniaki. Ja się mu powie. Ja na to liczę. A co tak od razu przytyła ty? No bo brzuch już ma, nie? Od razu? No. Chyba się nie ucieszył. To jest rozpłodnica tul. Było. Ja nie wiem. I co? I myśli, że ma buziaka na tyłku i już jest fajny, nie? No pewnie, że jest. Elka, a ty co ty tutaj? No ona sobie usiada, bo mówi, nie będę stała, jak on za nim on trafi. Aha, no co? No usiądę. Tak, pięknie. Pięknie. A tutaj, patrz tu jest żywa konwersacja. Tak. Słuchajcie, oni właśnie sobie pogadają, bo mamy brakuje. Właśnie poklikaj im parę tych. Wy wszyscy piszecie, że mały Wojtuś wygląda jak Draco Malfoy. A ja czytałam, że jak Justin Bieber. A to też. Draco i Bieber. Ej, poklikaj, ona przegrywa ty. Z nim pogada, Maciek. No gada z nim. Ale masz poklikać. Na Martynkę masz. Nie zmiany. Jeszcze jego najwyżej przemień. O, jak się zrobi... A Ela tam je? Co tam się z nim dzieje? Elka czeka. Jeszcze? O, idzie chyba. Pokaż, czy jej przyniesie. Tak. Badum! Mamy spaghetti. Dziękujemy. To, że ty pójdziesz. Ja myślę, że on też bardzo chce. Tak, ja też tak myślę. On tak... Przesuń wampira? Przemień. Nie, przemień.
Myślę, że to będzie duet, duet piękny, uwaga. Jak przebrać w końcu. Nie słyszę. No czekaj, że nie wydaje się dźwięku. Niektórzy mają zakaz wydawania z siebie dźwięków. Tak. I co, jak Eli idzie? Nie. Nie? Na pewno? No na pewno nie. Nie, można poćwiczyć. Jeszcze się nie odezwał. No jak to? O nie, też nie. Myślę, że oni mogą pójść do Mam Talerz. Okay. Ale bujają się pięknie, zobacz. O, proszę, Ela już jakąś choreografię tutaj układa. Zobacz. O, patrz. Już tak niewiele nam brakuje, no. Stój! No. Halo, panie pędzel. On woli iść w las, żeby nikt nie widział. Ale tu i tak nikogo nie ma. Gdzie, Przemek, where are you? Aha, aha, oni to, w cieniu dokonają tej mistycznej mistyfikacji. No, jeszcze raz, szybko. Co, nie! Maciek, dobra, klikaj. Maciek, dobra, klikaj. Nie wiesz, Maciek na Martynkę, kliknij na Martynkę. To tutaj, oho, z misia możemy wystać. Jedziemy. No nie da się! Ej, co oni, jakieś niepokalanie? A pokaż jeszcze Wojtka. No widzisz, że ty chcesz czyścić dziecko. Nie! Pokaż Wojtka. Proszę bardzo, pokazuję ci Wojtka. O, ten następny. On jest głód, ale to zaraz pójdziemy jeść, spokojnie. Tak, tak. Dawaj. Nie wiem, no co, ty już? Bo ja do nich krążę. Widziałam, że chciałeś kliknąć na lodówkę. Tak, nie, po prostu tak wsunąłem tu. Tak, nie. Ej, gdzie jest Martyna? Jezus, jak ona się stacza, jak normalnie żul pod żabką. No Maciek, no to jest malutka dziewczynka. Przepraszam bardzo, w naszym domostwie ona schodzi w sekundę, a tu ma jakąś jazdę. No nowe otoczenie, nowe schody, wiesz. Dobrze. Trochę nie, chociaż jedną rybę złowi. Co nic nie łowi? Nie wiem, jakiś ciemny jest. O, czekaj. Ciągnij. Ciekawe co było. No serio, ale to jakiś gumisia but? Wyłowił. Co to był? Chyba. Gumisia. Nie, pokaż. Gumisiowy, no głupik. Tak. Nie, przepraszam, jesteś, are you normal? Zostaw, nie sprzedawaj tego, nie! Jezu. To do tego jest takie fajne akwarium, zostaw. Maciek, 3 miliony. Właśnie, rozmnóż żaby. Jak już tam. Aha, i Maciek, sprzedajemy winogrona, dlatego że już wiemy, że niestety... Ale patrz, zwiększ, teraz zrobimy, spokojnie. Zapomniałam, Boże, nasze dzieci, oho, płaczą za nami, zobacz Maciek. Smutne. Ona jest głodna, a nie za nami. Proszę cię, za nami, tula. No to trzeba im dać jeść. Uwaga, uwaga. No, trzymamy kciuki. Mhm. Ela? Nie jest w ciąży. Ona jest smutna. O nie. Dobra, czekaj. Czekaj, Przemek. Myślę, że jeszcze raz ten, wiesz, możemy się pobawić. Będzie chciała. O, nie, biedna Ela. Chodź tu. A gdzie ona jest? Halo, idziesz? Ona idzie chyba. No, mhm. A, bo ponoć, wiesz co, odklikaj Elko, od tego niech ją weźmie. Tak samo jak ostatnio nagrywałam. Napisali mi, że po aktualizacji zmienili, że odklikaj Elę. Maciek, proszę. No klikam Elę, no już. Na górę, no, do Martynki. A jak zrobię tak? A czemu na może... górę do Martynki. Weź Martynkę na ręce. Ona już ją... O, czekaj, bo ona tu idzie. Weź Martynkę na ręce. Maciek, błagam. Podnieś. No już biorę, no. I na to ją znieś. Bo ponoć, po aktualizacji zrobili tak, że teraz dzieci same z łóżka w ogóle nie wychodzą. Do takiego baru tutaj w lesie niedaleko. Tak. I chcemy jeszcze pójść do tego dużego lasu. Tak, tylko właśnie ja miałem taki plan, Tula, żeby pójść do tego dużego lasu. Tylko Przemkiem, w nocy. Aha. I odkryć nim tą polanę, której mi się jeszcze nigdy nie udało. Przemek, co? Co to było? Ja nie wiem. I co? I myśli, że ma buziaka na tyłku i już jest fajny, nie? No pewnie, że jest. Elka, a ty co ty tutaj? No ona sobie usiada, bo mówi, nie będę stała, jak on za nim trafi. Aha, no to... No usiądę. Tak, pięknie. Pięknie. A tutaj, patrz tu jest żywa. Miliony! Miliony! Właśnie, musimy później sprawdzić, jak to winogrona. Ale, halo, ja dałem energię, no, życiową. Zostaw ją. Widzisz, że jest takie czarne naokoło? Aaaa. Jak ją wysysa?
Animacja to się nie będzie. Wiesz co? Ja ci powiem tak, ja mam ochotę na pojedynek wampirzy, jak wrócimy do naszego domu. Z tym Lordem Farquadem. No tak, bo my już teraz jesteśmy potężni. Tak. I on dostanie w ciry za 4 dni. Tak. Wtedy co, kurde, nas pokonał? No. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Bitcha nowa. No. Jemu zabawy brakuje. Dziecko! Nie, tula są, dziecko! Oni są nieszczęśliwi! No sam popatrz. I są na pewno źli. Niech Przemek też zje. A ty nie jesteś zły? Jak jesteś głodny? Postaraj się o dziecko. Wiesz, jaki on jest, po prostu nie daje zjeść. Ja chcę babyka. A przecież przed chwilą się kłóciłeś, że gdzie? Czy to tula? Dziecko? Ja chcę gdzie? Co chcesz? No bo jeszcze mogą być inaczej. Mhm. Jeszcze raz. No je, no przecież idą. Aha, dobra. No bo on leci przecież. No. Staraj się. La 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 la. La 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 la. Co ty w ogóle się... Co ty masz zawsze tak? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie. Tak, z tej strony Tula. Ej, Przemek, możesz tu podejść? Słuchajcie, witamy was na wakacyjnych... Na wakacyjnym odcinku? Tak, na wakacyjnych rozdaniu ptaków, chciałem powiedzieć. Dostawiliśmy trumnę, bo faktycznie zapomniałam o trumnie, a Przemek niestety tak. Śpi tylko w trumnie, więc niestety. Trumna o, Martynka, jest. Patrz. Ti. Daj Martynce, żeby dołączyła do niego. Zatrzymaj ją. A to Miśka... Czekaj, czekaj, ona będzie tuliła. Tuli tu. No będzie tuliła. O. Tak ładnie. To jest takie urocze. Tak, czekajcie, damy, żeby ona... Jeszcze się chwilę pobawi z Wojtkiem. Dołącz tak. Tam było, Maciek, źle kliknąłeś. Ojej, śmieszną historię, no. Przemku. Opowiedz dowcip o wampirach, to są takie głupoty zawsze. O, odbiliśmy poziom przynajmniej. Mhm. Proszę bardzo. No i komediować dwójeczkę. Dobra. Takie są suchary zawsze, że masakra. Mojini, Mojini, Gini. Co? No on tak gada. Oho. Otworzyła wieko i weszła! Strzym, strzym! Jaka jest ulubiona rymowanka ortograficzna wampirów? Kłuje się, nie kreskuje. O, dobra, robimy rzeźbę, dawaj. Dobra, widzisz? Dinozaura. A tu? No było. No, i pięknie. Co ten Przemek tam robi, ty? A to znowu siada, nie? No, on rzuca, tylko że mu nie... No. Słuchajcie, ja też widzę te komentarze. Maciek, trzecie dziecko. Maciek, trzecie. Poczekajmy. Nie widziałam. Ale ja widziałem, że wszyscy są za tym, żeby było. Było. Nie było. Było. Spokojnie. Słuchajcie, on z dwójką średnio sobie radzi. Jak radzi sobie? Słucham! No gdyby nie ja, to tutaj co by się tu działo? Normalnie, pleciesz teraz Andromedy. Ej, patrz, tam ktoś idzie. Idź Przemkiem, może się napije. Tak, ta lampucera tu? No. No dobra, tylko pamiętaj... Na tym. 4. Ojej. A kliknij my musimy stąd wyjechać z dzieckiem. Kliknij na telefon. I zadzwoń na niepocieszycieli. O Chryste, panie! Chcę spadać. A Przemki musi zrobić coś dobrego do jedzonka. Tak. O, widzisz? Spadaj, poczekaj. No. I jeszcze raz później zadzwonisz, a on niech zrobi jedzenie. Ja nawet nie wiedziałem, że taka linia istnieje w Simsach. Widzisz? Zadzwoń na linię pocieszycieli. Ja widzę taką Gosię naszą, nie? Zamiast się wygadać do mnie, Maciek, ja musiałam zadzwonić na linię pocieszycieli. Nieprawda. Bo to są Simsy. O, patrz, dobra. Tak. Lecimy. Lecimy. Tylko zabierz wszystkich ze sobą. Pięknie. Zabieram. Bo wiecie, że Maciek znowu nagrywa, bo dopiero wstał, nie? Jak dopiero wstałem? Wstałem godzinę temu. Pół. Godzinę? Pół. Dzwoniłaś do mnie godzinę temu. 40 minut dokładnie. Nie no, godzinę dzwoniłaś o 12.30. No, no, a jest 13.40. No to ponad godzinę. No halo. Oj, widzę, że nie umiemy liczyć, pani Tulo. Maciek. No niestety. A cię... Osiedliki, złap! Łap! No właśnie, bo mieliśmy robale łapać. Patrz, jaki sokół leci tam, widzisz? Hej, no. Sokole, no już. Widziałeś. Widziałem, jak tam leci. Złapał, dobra, dalej. Tula się dzisiaj napaliła na robaki. Stój tu! Wróć! Stój! Niżej. Obróć tą kamerę w prawo.
I przybliż jeszcze tam do przodu trochę. Tu jest jakaś skałka. O, to. To nie skałka, tylko grzybki. Grzyby! Skałka. Żeś skałkę widział. No właśnie. To są grzybki. Zobacz. O, patrz, jak pięknie. Jaka gwiazdka w ogóle poszła. No. Ale Jezu, tak wyją, że za chwilę mi mózg wytrząśnie się cały, nie? Nie przesadzaj, na pewno pięknie śpiewają. Oj, pięknie. Ja myślę, tu leżymy i tak w złocie jesteśmy lepsi. Chyba nie, znaczy ty to tak, ale ja. Mam takie, o, cliszej. Jak dobrze, że naprawdę... Mało kto wie, o co nam chodzi. Dobra. Despacito. No i co, idziesz czy nie idziesz? Idzie. Boże. No nareszcie. A ta co tu robi? Ty, woń mi stąd w tym turbanie. Ej, co on robi? Mam się. Komary i gryzą w każdym razie. O, czekaj, romantyko się robi. Powoli. Ktoś dzwoni do Eni w ogóle. Nie. No ktoś przed chwilą jakby dzwonił. Nie Tula. Maciek, widziałam. Teraz coś dzwoni, ale to... Tonem. Dobra, i teraz... No, dobra, kliknij, żeby tam piecz, no. On będzie miał chyba rybę. To daj mu rybę. Żuki! Żuki, Maciek! Dawaj żuki! O, może żuki jeść? Tak. A Ela? Hot dogi. To... No dobra. Patrz, jakie ma żuki! Zobacz, Maciek! To te świetliki chyba piecze, no ale trudno. Ta porówę to... piecze. Zobacz, no porówę. No co? Boże, Gośka! No parówkę ma, nie? Rise like a phoenix. Ona jest strzepnięta. Dlaczego? Zapaliła ognisko, poszła, zgasiła i zapaliła jeszcze raz. Elka... No pokaż na nią, o co jej chodzi, bo może ona coś potrzebuje. Wyczyść. Sprzęta teraz tu w ogóle. Chodzi jak prima balerina. Niech oni sobie siądą przy ognisku, niech sobie, nie wiem, coś tam zjedzą. Która jest godzina tam, bo ja nie widzę przez ten mikrofon. 13.40. 13.40. To weź ją wysikaj. Tak, ja myślę, że sikanie o tej porze to jest bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, wszyscy, jeżeli macie godzinę 13.40, wszyscy idziemy siku. Tak. W szkole, po szkole, nieważne. Tak, najpierw się kto był. Tak, najpierw się kto był siku od 13.40.